tých, čo milujú Tatry, pre tých, čo milujú Tatry. Objavte aj vy fantastickú lyžovačku v Tatrách. GoTatry.sk. Witam Państwa ponownie. Jesteśmy w Jasnej. Za chwilę drugi przejazd slalomu Mistrzostwa Świata Juniorów w narciarstwie alpejskim. No ale pogoda niezbyt ciekawa. Niemniej slalom to jest konkurencja, której taka przeciwność losu jak taka mgła jest dotkliwa, ale nie aż tak, żeby nie rozgrywać zawodów. Pierwszy przejazd zakończył się zwycięstwem Norwega, medalisty olimpijskiego Henrika Kristoffersena. Za nim był Luca Erni ze Szwajcarii, na trzeciej pozycji kolejny Szwajcar Daniel Jule. Natomiast nasz alpejczyk Michał Jaśczyk zajął 10. miejsce. 30 w odwrotnej kolejności. To jest normalny system w tej konkurencji. Po przerwie pierwszy zawodnik. I już ponownie jesteśmy na Słowacji. Samuel Senkar to 17-latek słowacki, który rozpocznie te zawody, drugi przejazd. Przypominam, 30 w odwrotnej kolejności. Zakończy tę najważniejszą część Henrik Kristoffersen, ale oczywiście następni pojadą również. No, bardzo mocny odsiew nastąpił podczas pierwszego przejazdu. 145 zawodników stanęło do tego przejazdu. 76 nie udało się ukończyć, tak więc ponad połowa nie dojechała do mety. Nie dojechali oprócz Michała Jasiczka trzej pozostali polscy reprezentanci, a tak się przedstawia lista startowa do drugiego przejazdu. Panie dzisiaj jechały w zjeździe. Wygrała Szwajcarka Corinne Sutter. Startowały trzy Polki. Maryna Gąsienica dalej, Daniel 43, strata 4,78, Katarzyna Wąsek 7,31, strata 51 miejsce i przedostatnia w klasyfikacji zjazdu Magdalena Kłusak 9 sekund straty. Oczywiście panowie sobie bardzo dokładnie obejrzeli ten slalom. No zobaczymy, jak wygląda drugie ustawienie. Ten drugi przejazd ustawiał Finn, pan Janne Herla. Pierwszy, bardzo trudny, Goran Vidović z Chorwacji. No i już jest Senekar na trasie, uczestnik fisowskich zawodów. No, dużo to my nie zobaczymy na razie, wynurza nam się z mgły. Spokojna jazda Słowaka. Przypomina mi się olimpiada w Grenoble i Jean-Claude Killy, który jechał w takiej mgle po swój trzeci złoty medal. Podobno minął bramkę, ale nikt tego nie widział. Ale tak do końca nie wiadomo. Słowak na mecie lekko zdegustowany, co widać. 86 numer startowy to Bułgar Kamen Zlatkow. 29 po pierwszym przejeździe. Zlatkow miał 4 sekundy i 84 setne straty do prowadzącego Kristoffersena. Jeśli idzie o Michała Jasiczka, to miał 2,61. Gdyby nie ten fatalny moment w środkowej części trasy, z którego cudem się uratował, a wielu się nie uratowało w tym miejscu, to Jasiczek miałby mniej więcej o sekundę. Czas lepszy o mniej więcej sekundę, więc gdzieś by się tam mieścił naprawdę, naprawdę nieźle w granicach 5., 6. miejsca. No ale było jak było. Dobrze, że nie upadł. Dobrze, że nie ominął bramki i zobaczymy, co będzie w stanie teraz działać. Będzie jechał 21. jako 10. zawodnik pierwszego przejazdu. Zlatkow wychodzi na prowadzenie. Postawa Senkara nie była najlepsza. 74. Widzicie Państwo, jakie dalekie numery powchodziły.
naszym się nie udało. Martin Hyska. Kolejny Słowak. Przewaga 13-setnych nad prowadzącym w tym momencie Zlatkowem. Ale to na starcie. Niemniej nieźle jedzie. Wiemy tylko, że jeszcze jedzie, kiedy się wynurza z tej mgły. No i po okrzykach dopingu oczywiście też, bo Słowacy swojego dopingują. Nie są to najlepsze skręty, no ale... Ale Hyska nie jest też najlepszym slalomistą. 1.35. Spóźnił się. Zlatkow na prowadzeniu. Ale do rozstrzygnięć jeszcze bardzo daleko. Na razie dość odległe numery startowe, a zostaje to ustalone do pierwszego przejazdu według FIS punktów, więc Francuz Nils Allegre. Allegre nie ma prawdopodobnie zbyt poważnych kwalifikacji slalomowych w sensie zajmowania czołowych pozycji w zawodach. Ale nie można powiedzieć, aby sobie tu źle radził. Ten odcinek niestety, aj, nie ma. Pryma Francuza pierwszy, któremu nie udało się dojechać. Nils Allegre. ...86, Kamen Zlatkow to ten po prawej stronie, a 55 Jeffrey Bell z Kanady rusza na trasę. 0,42 przewagi Kanadyjczyka nad Bułgarem. No i tu już znowu pojawia się tam gładem. Trzeci odcinek, tak to nazwijmy, trzecia część trasy jest, no, troszkę lepiej, już jakieś cienie, aj, zdaje się, że to jest to samo miejsce, gdzie poprzednik na wertykalu, panowie się gubią. Kolejny, któremu się nie udało dojechać, drugi, trzech na razie dotarło do mety w czasie, no, takim sobie powiedzmy, ale popatrzmy, Niemiec, Tomasz Dressen. Tomasz Dressen z srebrnym medalem za wczorajszy gigant. Przewaga ponad pół sekundy na starcie nad prowadzącym Zlatkowem. Ten nie miał problemów na wertykalu, nie było to najlepsze przejechanie tej konfiguracji bramek, ale jakoś mu się udało i Dressen dociera do mety. 0,15 sekundy zabrakło do objęcia prowadzenia, Zlatkow nadal na czele. Dressen na pozycji drugiej. Sześciu panów pojechało, a 61 numer startowy to Alexander Schmidt. Kolejny reprezentant Niemiec. O, spieszy się Schmidt. Bardzo odważna jazda. No i ten wertykal, który dwóch kosztował, też troszeczkę spóźniony skręt na lewą nogę. Ale wydaje mi się, że powinien wyjść na prowadzenie, bo to jest nie szalona, ale przyzwoita jazda dobrym torem.
A jednak nie, czyli tam było 57, w sumie stracił ponad sekundę do prowadzącego ciągle Zlatkowa. Trzecie miejsce Szpita. Piętnastka na naszych ekranach, Chorwat Matej Widowicz. Już prawie 90 sekundy przewagi nad prowadzącym ciągle Zlatkowym. Slalom panów to ostatnia konkurencja rozgrywana podczas Mistrzostw Świata Juniorów. U panów najwięcej pozycji medalowych zdobyli Norwegowie. U pań różnie się to rozkładało. Austriaczki 5 medali, ale 1 złoty, 1 srebrny, 3 brązowe. Nikomu nie udało się zdobyć 2 złotych medali, tak jak reprezentantom Norwegii w męskiej części. I Widowicz wychodzi na prowadzenie o 67 setnych. Chorwat na czele, za nim Zlatkow. Marco Pfiffner, Liechtenstein. 22 po pierwszym przejeździe. Minimalna przewaga nad prowadzącym Widowiczem. Agresywna jazda. I jak na razie bezbłędna. Ładnie przejechał tę konfigurację. No ale chyba nie przegoni jednak, nie. Nie przegoni prowadzącego Widowicza. Chorwat na czele, czwarte miejsce Pfiffnera, a teraz Francuz. Hugo Jurassi z Val d'Isère. Pierwszy poważny błąd i jedzie jeszcze, wjechał w głęboki śnieg, a więc Hugo niestety nie ma szans na wyjście na prowadzenie, a nawet na dostanie się gdzieś do czołówki. Wyhamował bardzo mocno, zbierał się do kolejnych skrętów, a więc to jest strata już olbrzymia. O, i jeszcze zahaczył. Złapał krawędź. Nie zebrał się z nartami do następnego skrętu, tak jak zebrał się tułów. Albert Popow z Bułgarii. 0,4 sekundy przewagi nad prowadzącym Chorwatem. Proszę zwrócić uwagę, że 30 formują teraz zawodnicy z bardzo odległymi numerami startowymi. Samuel Senkar, który rozpoczął, miał 112 numer startowy, a dostał się do 30. Potem jeszcze 86, 73, 79, no ale ten 112 to najodleglejszy. Widowicz. Popow na pozycji 6 z 7 czasem drugiego przejazdu. Najlepszy czas drugiego przejazdu ma jak na razie zajmujący drugie miejsce Bułgar Kamen Zlatkow. To ten po lewej stronie z numerem 86. A na czele 15
Widowicz. 30 natomiast to Francuz Maxime Rizot. Dziewiętnasty po pierwszym przejeździe, prawie pół sekundy przewagi nad prowadzącym Widowiczem. Nic się nie poprawia tutaj z tą mgłą. Troszkę lepiej może jest na górze, ale też niewiele. Dobrze, że oni jakoś drogę we mgle odnajdują. I Francuz już. Można powiedzieć, dojechał, ale dojechał ze stratą sporą. Aktualnie na szóstej pozycji. A teraz Amaury Jeannot ze Szwajcarii. Ciekawe, jak się będzie jechało Christoffersenowi po tej trasie, która już troszkę jest naruszona. Miękko, ostatnia temperatura na Słowacji. 40-70, niepobite. 47 setnych i drugie miejsce Żynu. Wyrzuca z Latkowa na trzecią pozycję, a więc Chorwat, Widowicz, Żynu, Szwajcaria i Zlatków Bułgaria, a teraz ruszył Finn Juho Dahl. Finn ustawiał tę trasę. No, zobaczymy, może cokolwiek zawodnikowi pomoże. Oczyma wyobraźni oglądamy pana atakującego kolejne bramki, ale jedzie sprawnie, jedzie cały czas dobrym rytmem, agresywnie. No i jak się Finowi udało? Znowu nam zniknął czas niestety. Dahl jest na trzeciej pozycji aktualnie. Wyszedł przez Zlatkowa. Widowicz, Jeannot, Dahl, a 49 numer startowy to Simon Maurberger z Włoch. Bez przygód jak na razie jedzie Włoch. Dobrze się zbiera do ostatnich bramek. Szybszy nie będzie, ale to niezłe miejsce. Szósta pozycja aktualnie. Ciągle na czele Chorwat Matej Widowicz na drugim miejscu, a Amaury Jeannot ze Szwajcarii trzeci, Finn Dahl. Wracamy na Mistrzostwa Świata Juniorów w narciarstwie alpejskim. Drugi przejazd ostatniej konkurencji. Slalom mężczyzn. Matej Widowicz z Chorwacji ciągle na czele, ale to dopiero pierwsza piętnastka dotarła do mety. Pierwsza piętnastka drugiego przejazdu. Teraz najszybsza piętnastka przejazdu pierwszego zbiera się do akcji. Widowicz w środku, ale ta mgła nie odpuszcza. Fatalnie. Przypominam, Michał Jasiczek pojedzie
21 w drugim przejeździe, czyli 6, licząc od tego, który ruszy za chwilę na trasę. 17 to Anthony Bonvin ze Szwajcarii, a my oglądamy już Davida De Ville z Włoch. Troszkę poprawiają tam oczywiście trasę, korzystając z chwili przerwy. Ale nadal mgła utrudnia życie, szczególnie na tym jednym odcinku jest naprawdę źle. Dries van der Broeke z Belgii. On rozpocznie drugą piętnastkę drugiego przejazdu. Nie dobrze na początku, ale już się opanował. Już zyskał rytm. No, każdemu się może zdarzyć jakaś przygoda na slalomowych tyczkach, ale sztuka wyjść z tego cało i szybko złapać rytm. O, jedzie jeszcze, jedzie. Coś mu się tam nie udało, zdaje się. Belg miał 66 setnych przewagi nad Widowiczem. Oczywiście każdy kolejny jadący ma coraz większą przewagę. I Van der Broeke z siódmym wynikiem aktualnie, 10 czas drugiego przejazdu. A teraz rusza na trasę Włoch Davide De Ville. 14 po pierwszym przejeździe. Dobra jazda, nie zwalnia, cały czas utrzymuje Włoch dobry rytm. No i czyżby w końcu nastąpiła zmiana na pozycji lidera? Jest szansa. Tak jest, 10 setnych sekundy i Davide De Ville wychodzi na prowadzenie z czwartym czasem drugiego przejazdu. Pierwszy czas należy ciągle do Kamena Zlatkowa z Bułgarii, no ale on jechał drugi w drugim przejeździe w znakomitym torze. Anthony Bonvin ze Szwajcarii. O, ten jedzie naprawdę agresywnie. 800 na starcie. Bardzo niewielka przewaga. Tam coś było chyba, kiedy zaczął nam znikać we mgle, ale jeszcze ciągle utrzymuje się na trasie i ciągle jedzie stylem atakującym. Czyli za dużej przygody nie było. Drobne potknięcie jeszcze tutaj na początku stromego, 40-60. Bonvin wychodzi na prowadzenie z trzecim czasem drugiego przejazdu. Brawa. Bonvin miał 17 numer startowy, a teraz, proszę Państwa, będzie jechał najodleglejszy numer startowy w tej najszybszej 15 pierwszego przejazdu. To jest Tommaso Sala z Włoch. No i popatrzmy. Jeżeli on, startując z 58 numerem, zajechał na pozycję 11-12, no to znaczy, że coś potrafi. Pięknie jedzie, czyściutkie skręty.
O, tu pierwszy problem, ale szybko wrócił nad narty. Świetnie się składa, taki miękki włoski styl. Bardzo spokojnie prowadzony tułów. O, wyjdzie na prowadzenie. 28 setnych, tak, oczywiście. Trzeci czas drugiego przejazdu. Tommaso Sala. Myślę, że wkrótce będziemy o nim częściej mówić. 95 rocznik. A teraz brązowy medalista giganta Rasmus Windingstad z Norwegii. Sala to dopiero 18-latek. Więc z całą pewnością ma papiery na świetną przyszłość. No i popatrzmy na Windingstada. Windingstad lepszy w gigancie niż w slalomie, ale też nie można powiedzieć, aby mu się źle jechało. Parę razy spóźnił, parę razy został za nartami. Oj, tutaj trzeba iść mocno na przody, bo może się przydarzyć coś niedobrego. Sala 15 setnych, szybszy jednak od Windingstada. Norweg na drugiej pozycji, na trzeciej Szwajcar Bonvin, Sala Windingstad Bonvin. Taka jest aktualnie trójka na czele, a teraz będziemy oglądać Michała Jasiczka. Pierwszy słaby skręt, tam skoczył w tę czerwoną. Ale jak na razie bez poważniejszych problemów pomyka Jasiczek w dół. A teraz już trudno powiedzieć, jak pomyka, ale jedzie. Dojeżdża do wertykala. Oj, 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 no, ale dobrze wyszedł z tego, bo stał na górnej narcie i szedł na przody. No, oj, oj, jeszcze jeden drobny błąd, ale cały czas w porządku, dojedzie do mety i jest aktualnie trzeci, a więc w najgorszym przypadku będzie 12 w Mistrzostwach Świata Juniorów. Najlepszy wynik polskiego zespołu. Dotychczas najlepszym wynikiem było 21 miejsce Maryny Gąsienicy-Daniel w gigancie, a popatrzymy, czy nie uda mu się wejść w dziesiątkę, no ale to już tylko za sprawą problemów rywali. Tadejuki Narita, ten powinien być przez Jasiczka wyprzedzony, bo ja przypomnę, że Polak miał słabszy o sekundę mniej więcej czas pierwszego przejazdu po takiej przygodzie w środkowej części. Japończyk w stylu japońskim, można powiedzieć, czyli szarża od początku do końca. Ale oni są świetnie wygimnastykowani, potrafią wychodzić z trudnych sytuacji. Sala, Windingstad, Jasiczek, tak się przedstawia aktualna sytuacja. Siódme miejsce, 95 setnych straty. Także tego rywala Michał Jasiczek już wyprzedził. Najszybsza ósemka po kilku reklamach. I ponownie jasna, najszybsza ósemka pierwszego przejazdu ostatniej konkurencji alpejskich mistrzostw świata juniorów slalomu. Przed nami, tak się przedstawia aktualna sytuacja, Włoch Sala, Norweg Windingstad i Michał Jasiczek na trzeciej pozycji, a za chwilę pojedzie Słoweniec Zan Grosel, zakończy tę najszybszą ósemkę Henryk Kristoffersen, brązowy medalista slalomu z Sochi. Ciekawe, czy się coś z tą mgłą stanie. Dzisiaj odbył się zjazd pani. Jak one w tej mgle jechały? No, rano nie było tak złych warunków. Wygrała Corinne Sutter ze Szwajcarii.
Najlepsza ósemka pierwszego przejazdu. Jeszcze na górze z 26 numerem startowym Jan Grosel ze Słowenii. Ruszy w tę ciemną otchłań. Osiemnastka przygotowuje się. To Markus Monsen, Norweg, który ma tutaj srebrny medal za gigant. Bardzo, bardzo mocna reprezentacja Norwegii. Svindal, Jerbyn mają godnych następców. Jan Grosel ruszył na trasę. Troszkę poniżej pół sekundy przewagi nad Włochem z pierwszego przejazdu. Dobrze, szybko jedzie. Dwa razy spóźnił. Ale żadnego poważniejszego błędu jeszcze Grosel nie popełnił i powinien wyjść na prowadzenie. Nie wyszedł. Coś niesamowitego. Piąto zgubił. Piąte miejsce dopiero, a więc Sala, Windenstadt i Jasiczek ciągle na czele. A do zakończenia jeszcze pozostało sześciu panów. 58 numer startowy Tomaso Sala z dziesiątką. Widzieliśmy po prawej stronie Michała Jasiczka. A my teraz oglądamy Markusa Monsena. Srebrny medalista z giganta. Przewaga ponad sekundy. Wszystko pod kontrolą. Dobre skręty. Wygląda na to, że mgłę też przejechał szczęśliwie. Jedno mocne krawędziowanie na wertykalu. No, ale z taką przewagą on powinien i z taką jazdą powinien spokojnie wyjść na prowadzenie przed Salę. Tak, wychodzi na prowadzenie z szóstym czasem drugiego przejazdu, a więc Monsen, Sala, Windenstadt i Jasiczek na czwartej pozycji aktualnie. Szóstka pozostała na górze i Stokrotes z Chorwacji. 27 setnych przewagi nad Monsenem z pierwszego przejazdu. Oczywiście oni widzą dużo więcej niż my okiem kamery, ale trzeba dobrze pamiętać jedno drobne przytrzymanie, ale nie zachwiał się nawet. Trzeba dobrze pamiętać układ bramek, aby nie zastanawiać się w tej mgle, co będzie za chwilę, jeżeli nam się coś przydarzy. 300 sekundy i Rodes wychodzi na drugą pozycję. Nerwy. No, gdzieś tam raz czy drugi przytrzymał, to było widać. Rodes na pozycji drugiej, Jens Hentinen z Finlandii. Ostatni z Finów. Dahl aktualnie na 12 pozycji. 47 setnych przewagi nad Monsenem ma fiński slalomista. No, jedzie. Jedzie dobrze i jedzie na razie bez żadnych potknięć, żadnych zachwiań. Dobrą linią. Troszkę spóźnił na wertykalu, a tam prawie każdy spóźnia.
Entinen. No. Blisko, ale jednak nie. 300 sekundy. No, no. Edekwo, egzekwo na drugiej pozycji za Markusem Monsenem z Norwegii. Panowie Jens Hentinen z Finlandii i Chorwat Istok Rodesz. Sala czwarty, Windingstad piąty, Jaśczyk szósty. A teraz czwarty pierwszego przyjazdu, Dawid Ketterer, Niemiec. Przewaga z pierwszego przejazdu 48 setnych. Miał bardzo poważne problemy, mało nie zjechał w lewym skręcie. W każdym razie tam stracił sporo czasu, no ale, ale niecałe pół sekundy, coś tu się działo. Podparł się prawą ręką, ale też na tym wiele nie stracił. No, jedzie może nie na pierwsze miejsce, ale gdzieś w pierwszą trójkę. 39-20 Monsena, a Ketterer setną sekundy. Na dole pojechał bardzo szybko te ostatnie kilka bramek. I Niemiec obejmuje prowadzenie. Norweg na pozycji drugiej. Na trzecie egzekwo Hentinen i Sala, Finn z Chorwatem. A teraz najszybsza trójka. Ruszył Szwajcar, Daniel Jule. Z francuskojęzycznej części Szwajcarii pochodzi Jule. Startował w Igrzyskach Olimpijskich, nie zdziałało tam wiele. Ale widać, że jeździec z niego nie lada. Niewielka przewaga nad Ketterem. Na starcie zaledwie 1/10 sekundy. Miał szczęście, bo tam mu czub na czub w pewnym momencie zachodził. 39-19 Ketterer. A Jule szybszy. Szybszy i to bardzo, bardzo duży margines między pierwszym a drugim. 73 setne. No, Szwajcar pojechał fantastycznie. Trzeci czas drugiego przejazdu. Luca Elni, drugi zawodnik pierwszego przejazdu. To już jest walka o medale. Szwajcar znany z występów w Pucharze Świata. Przewaga. Przewaga na starcie 93 setnych. Wszystko się układa dobrze Szwajcarowi. Tu troszkę sztywny, ale już jest wszystko w porządku. 93 setne, spora przewaga na starcie nad swoim kolegą z reprezentacji, a więc mogą być dwaj Szwajcarzy na czele i są, tylko że proszę popatrzeć, trzeci czas drugiego przejazdu daje olbrzymią przewagę Arniemu nad Jule. Dwaj Szwajcarzy będą na podium, to już pewne, tylko czy uda się Christoffersenowi pogodzić Szwajcarów. Zaraz zobaczymy. No, zwycięstwo w Stadnik, pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata z bardzo, bardzo trudnymi rywalami. Potem trzecie miejsce w Soczi w slalomie. To jest złoty chłopak dla Norwegów. Jeżeli na razie jeszcze nie złoty, złoty może w slalomie, już w gigancie złoty, to za chwilę w następnych latach z całą pewnością będzie złoty również w konkurencjach męskich. W konkurencjach do dorosłych chciałem powiedzieć. 34 setne. Przewaga nad Luką Ernim ze Szwajcarii nie była wielka. Więc to można szybko roztrwonić jednym niepoprawnym ruchem, ale nie wygląda na to, aby miał ochotę Christoffersen jakieś błędne ruchy popełniać. 37-30. Poprawione o 9 setnych. No, no.
A więc dwukrotny złoty medalista z Jasnej, Henrik Kristoffersen, po wspaniałym występie w Soczi, brązowy medal w slalomie i 10. miejsce w gigancie, ma teraz 2 złote medale w juniorach. 19-latek wygrał gigant. W gigancie wygrał i pierwszy, i drugi przejazd. Natomiast tutaj pierwszy przejazd dla niego, a drugi przejazd pojechał spokojnie. Z 6. czasem wyprzedza o 0,09 sekundy. No, trzeba mieć trochę szczęścia. O 0,09 sekundy Szwajcara Luke Erniego. Na 3. pozycji kolejny Szwajcar Daniel Jule. Polak Jasiczek, Michał Jasiczek, startował z 10. Był 10. po pierwszym przejeździe i zajął miejsce 10. Dobry występ Polaka. Szkoda, że w tym pierwszym przejeździe miał taką przygodę, ale tak jak mówię, 70 paru nie dojechało do mety. Właśnie tam, w tym miejscu mieli kłopoty, padali na biodro, nie dojeżdżali. Naszemu się jakoś udało zebrać. Kristoffersen, podwójny złoty medalista. Wracamy do Jasnej po kilku reklamach. A przepraszam, nie ma przerwy, za chwilę będą jechali następni zawodnicy, więc będziemy jeszcze ich przez jakiś czas oglądać. Chwila poprawy trasy i wyniki. No, Szwajcarzy pewnie niezbyt zachwyceni tym, że tak się ułożyło. Norwegia z 3 złotymi medalami wyjeżdża z Mistrzostw Świata Juniorów. Z medalami Kristoffersena w gigancie i slalomie, i zwycięstwem Adriana Smith w zjeździe,